Marszałek Cezary Przybylski spotkał się ze Zbigniewem Rynasiewiczem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz z m.in. posłanką Moniką Wielichowską. Tematem rozmów była planowana modernizacja drogi krajowej nr 8, a także drogi ekspresowej S3, która jest korytarzem łączącym Polskę i Czechy. Rozmawialiśmy na temat S3, S8, na temat łączników z S3 do Jeleniej Góry i Wałbrzycha, ale również o obwodnicach Głogowa, Wałbrzycha, Świdnicy, Kłodzka i Oła. Najbardziej aktywnym województwem, jeżeli chodzi o konsultacje dotyczące oceny projektu planu budowy na lata 14-23. Trzeba się cieszyć, że macie Państwo takie rozpoczęcie. Byliśmy jednym z chyba najaktywniejszym regionem podczas konsultacji publicznych, które zostały ogłoszone przez resort infrastruktury do projektu programu budowy dróg krajowych i autostrad. I nie chodziło tylko o S8, ale także o S3 i obwodnic Oławy, Głogowa, Wałbrzycha i Świdnicy. Plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakładają, że na odcinku z Wrocławia do Łagiewnik droga będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Z Łagiewnik do Kłodzka będzie w tzw. układzie 2+1, czyli dwa pasy ruchu w jednym kierunku i jeden pas w kierunku przeciwnym. Przebudowa drogi krajowej nr 8 zapewni zupełnie nowy standard podróżowania na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Wstępny koszt przebudowy to 1 600 000 000 zł. Teraz mamy na to szansę, żeby znaleźć w programie, a co za tym idzie, robić w końcu potrzebną dokumentację, bo bez niej ani rusz, która też potrwa 3-4, może nawet 5 lat, no ale jest realna szansa na udrożnienie korytarza, bo chodzi nam o to, żeby było szybciej, bezpieczniej i przepustową drogą, po to, aby region Kłodzko-Ząbkowicko-Dzierżoniowski rozwijał się równomiernie, żeby nastąpił zrównoważony rozwój tych właśnie ziem, żeby się mogła rozwijać nie tylko turystycznie, uzdrowiskowo, bo 5 uzdrowisk mamy w Kotlinie Kłodzkiej, ale także przede wszystkim gospodarczo, bo przecież tam też funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna. Inwestor nie przyjedzie tą drogą, bo jest mu za daleko i za długo. W tej chwili są prace nad dotyczące rozstrzygnięcia przetargu w odcinku od autostrady A4 do Bałkowa. To myślę, że prace rozpoczną się jeszcze może pod koniec tego roku. Sama obwodnica Bałkowa może być w tym roku, jeśli plan zostanie przyjęty, to natychmiast może być rozpisywany przetarg, jest ta inwestycja przygotowana. Ja myślę, że tutaj ten ruch nastąpi. Przypomnę, że na S5 prace trwają, też na odcinku dolnośląskim. Droga krajowa nr 8 to jedna z najniebezpieczniejszych dróg w Polsce. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim powstają koncepcje możliwych przebiegów trasy z Wrocławia do Kłodzka. Następnie podjęte zostaną decyzje, którędy droga będzie przebiegać i kiedy będzie budowana.